Radio Wnet, www.wnet.fm. I nadeszła godzina Trumpa w poranku Wnet. Jest godzina 8:27. Jeżeli państwo... Proszę pana, Trumpa po hiszpańsku znaczy pułapka. Trumpa po hiszpańsku znaczy pułapka. Trumpa. Godzina pułapki nadeszła w poranku Wnet. Jak państwo tak sięgną pamięcią, kiedyś już doszło do takiego spotkania w poranku, mniej więcej rok temu, teraz rocznica. Wojciech Cejrowski w studio i Paweł Zyzak, więc zaczynamy od, może krótki komentarz na temat spotkania Trumpa z przywódcą Korei Północnej, dr Paweł Zyzak. Długo oczekiwane, bardzo kontrowersyjne spotkanie. A pytanie, kto jest zwycięzcą tego spotkania? No raczej przeważają opinie na rzecz stanowiska, że zwycięzcą jest Kim Jong-un, który osiągnął pewną akceptację na arenie międzynarodowej. Koreańczykom z północy jeszcze od czasów jego dziadka zależało na tym, żeby postawić sprawy w ten sposób, że istnieje tutaj spór i konflikt między Koreą Północną i Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone okupują południową część Półwyspu Koreańskiego. Są głównym wrogiem, przeciwnikiem Korei Północnej. Natomiast w rzeczywistości Korea Północna zawsze była marionetką najpierw Związku Sowieckiego. W czasach istnienia Związku Sowieckiego obawiała się Chin. A po 89, po upadku Związku Sowieckiego, odcięciu dopływu środków różnego rodzaju, no stała się w pewnym sensie młodszym bratem, młodszą siostrą Chin. I Kim Jong-unowi udaje się w ten sposób, stając na tej samej scenie z Donaldem Trumpem, pokazać się jako równorzędny partner. Partner, który wychodzi z, w pewnym sensie z izolacji, prawda? To, na czym przez całe lata 80. zależało Jaruzelskiemu, żeby spotkać się z przywódcami Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej, po wprowadzeniu oczywiście stanu wojennego, czego nie mógł osiągnąć aż do końca lat 80., prawda? Wałęsając się do tamtej pory po różnych krajach w 85., wizytując Stany Zjednoczone z okazji szczytu ONZ, ale nie uzyskawszy nic poza spotkaniami z przedstawicielami finansjery, prawda? Kim Jong-un dąży do tego, żeby świat zachodni zniósł sankcje gospodarcze, po to, żeby reżim mógł kontynuować swoje dzieło, jakie przeznaczyło mu no, wyższe sfery, powiedziałbym, opatrzności. Ale jest taki tweet Donalda Trumpa, który powiedział, że w momencie kryzysu tego nuklearnego, kiedy Trump zareagował też tweetem, bardzo mocno powiedział, że uważaj, bo zaraz coś ci się stanie, Stany Zjednoczone są potęgą i nie mogą sobie pozwolić na... Napisał, tak, a mój guzik nuklearny jest większy i w dodatku działa. Tak napisał Trump wtedy do Kima. Tak, ale teraz i wtedy wszyscy powiedzieli, nie można tak agresywnie, musisz się spotkać z przywódcą Korei Północnej, bo to jest bardzo ważne, żeby zachować pokój na świecie, a teraz, kiedy spotkał się z przywódcą Korei Północnej, z kolei z drugą stronę. Tak, te same gęby krytykują teraz. Ja bym chciał, żeby jakiś dziennikarz wyciągnął wypowiedzi tych ekspercików naszych na przykład i żeby już ich wyrzucić do śmietnika. Żakowski komentuje, Lis, Mondrale różne, które się znają na Stanach Zjednoczonych, komentują 500 dni temu inaczej, jak dzisiaj. Wtedy się domagają, nie można grozić guzikiem, musimy się spotkać, trzeba z tym facetem gadać, bo przecież on jest zagrożeniem, trzeba go jakoś oswoić trochę. No tak, no brzydki dyktator, ale Clinton z nim gadał, pieniądze posyłał mordercom, Obama posyłał pieniądze mordercom, nie możemy im zaciskać pętli, bo jak człowiek się dusi, to wtedy wykonuje nieracjonalne ruchy. I to była narracja tych wszystkich po polskiej stronie Lisów, Żakowskich, tych ekspertów od Ameryki, korespondentów dawnych amerykańskich, którzy mądrowali. A w tej chwili oni wszyscy mówią, jakżeż można się z takim bydlakiem, który ludzi swoich głodzi, spotykać, przecież nie wolno mu ręki podawać, trzeba zacisnąć sankcje jeszcze bardziej. No to znaczy, że się nie znają na swojej robocie. Albo zdają się na swojej robocie. Sieją propagandę, a nie myśl.
Znaczy, myślę, że propaganda niestety zawładnęła jedną i drugą stroną. Znaczy, nie myślę tutaj teraz o Żakowskich. No, mam raczej na myśli kogoś poważniejszego. No, ja pamiętam kilka lat temu, jak Barack Obama ocieplał relacje z komunistyczną Kubą i podnosiły się głosy z kolei konserwatystów, że no, nie powinno się robić tego z reżimem komunistycznym. Najpierw reżim komunistyczny powinien abdykować, tak? Powinien przystąpić do stołu rozmów, powinien pójść na pewne ustępstwa i że Barack Obama wychodzi tutaj przed szereg. No dzisiaj te głosy czują się troszeczkę nieswojo w tej sytuacji. No nie, i pewna... te głosy się czują teraz doskonale, dlatego że Trump doprowadził do tego, że reżim oddał władzę. Stary Castro, brat trupa Castro, oddał władzę takiemu młodemu Kwaśniewskiemu. To jest pewien gest, że no już nie wydalamy ekonomicznie, nikt nam nie pomaga, bo Chiny nie mają na Kubie interesu. Chiny mają interesy wszędzie w Ameryce Środkowej porobione i Kuba im jest niepotrzebna jako studnia na pieniądze. Rosja nie ma za co finansować Kuby i oni się sami zorientowali. Musimy uciec w uwłaszczenie nomenklatury, w rozwój turystyki. Jedyne co mamy to jest kawałek ładnej wyspy i wystawili młodego. To nie hardliner polityczny żaden, tylko taki młody mydłek, tak jak Kwaśniewski był. I to jest gest w kierunku Trumpa. Czyli Trump przez to, że cofnął się o dwa kroki w stosunku do tego, co robił Obama i bardzo w retoryce, spowodował, że na Kubie oni się zdecydowali, dobra, wymieniamy tę ekipę starych trepów na coś innego. Mhm. No ja mam tutaj troszeczkę inny pogląd. A zna się pan na Kubie, był pan? Inny pogląd na Donalda Trumpa. A, słucham z uwagą, panie doktorze. Gdzieś tam w cieniu tych ostatnich wydarzeń, zarówno na G7, jak i wokół Korei Północnej, znajduje się Rosja. No, jak wiecie państwo z mediów polskich i międzynarodowych, no, Donald Trump pozdrawiał ze szczytu G7 Władimira Putina i go zapraszał, żeby powrócił, no, wbrew stanowisku partnerów z G7. No, G7 to są państwa, które należą do Sojuszu Północnoatlantyckiego, prawda? Ja państwa przekonuję od jakiegoś czasu, wbrew między innymi opinią pana tutaj redaktora, że Donald Trump robi wszystko, co obiecał w czasie kampanii wyborczej. Między innymi uderza w Sojusz Północnoatlantycki. Jest izolacjonistą, jest politykiem, który uważa, że Stany Zjednoczone powinny się skoncentrować na sobie, stąd ten program America First. Ale przecież ja też mówię, że realizuje dokładnie punkt po punkcie wszystkie zobowiązania wyborcze. A pan powiedział, że się nie zgadza ze mną w tej kwestii. No realizuje punkt po punkcie. I powiedział, że uderzy w portfel NATO, gdyż nie będzie Ameryka finansowała obrony krajów, które stać na to, żeby się dokładać. Zobowiązały się na piśmie wiele lat temu, że będą dokładały konkretne sumy, a nie robią to od wielu lat i żaden amerykański prezydent w imieniu amerykańskich obywateli, którzy płacą na NATO, nie poszedł do Macronów i do Angeli Merkel i nie powiedział, chłopaki, mamy dokument, na którym sami się zgodziliście płacić tyle i tyle i nie płacicie i my was finansujemy. No, ja mówię o czymś innym. Więc Trump chce uderzyć wyłącznie w portfel NATO. Znaczy, to jest retoryka, która się później pojawiła pod naciskiem kół rządowych, kół wojskowych, natomiast wcześniej Donald Trump mówił, że NATO straciło jakby straciło sens bytu pod tą postacią, jak obecnie powinno zredefiniować swoje znaczenie. Że NATO jest tak naprawdę ostrzem wymierzonym w stosunku do Rosji, a my powinniśmy ocieplać relacje z Rosją. Jak pan nie, pamięta, Trump mówi co innego, że NATO musi zredefiniować swoją pozycję, bo zostało kotem, który po prostu leży w Europie i nic nie robi, a Europa w ramach Unii Europejskiej kombinuje, a może własną armię zrobimy, a może coś. NATO jest niezaangażowane w konflikt między innymi z Rosją. I o tym mówił Trump, że trzeba się zdecydować. Albo nie chcemy takiego tłustego kota, który nic nie robi, albo zredefiniujmy w kierunku, przecież zbroi Amerykę. Znaczy, brzmiała, ja bym proponował słuchaczom, żeby sobie jednak sprawdzili, przeczytali tweety, wypowiedzi Donalda Trumpa i wtedy sami rozstrzygną, bo... To właśnie ja przeczytałem wszystkie, proszę pan pana, jest pewien dobrych czytam. Intencji Donalda Trumpa, a ja staram się jednak próbować zrozumieć jego politykę bazującą na faktach. Bo ja jestem rzymski katolik i zakładam dobre intencje, dopóki nie przyłapię na kłamstwie. To rzeczywiście, tu się różnimy. Zakładam dobre intencje, dopóki ktoś mi nie udowodni swoim czynem, Donald że Donald Trump nie słynie z prawdomówności. Nie wiem, czy pan zauważył podobne zjawisko. Słynie ze szczerości i z tego, że mówi, co w danej chwili myśli na 100%. W danej chwili. No tak, proszę pana, bo myślimy na bieżąco. Okay. I zdarza nam się zmienić pogląd w jakiejś sprawie po jakimś czasie
I on zawsze szczerze się przyznaje do tego, w przeciwieństwie do polityków, którzy ukrywają swoje myśli cały czas i starają się, żeby ich nie przyłapano, że przed kampanią wyborczą ja, Tusk, obiecuję wam obniżkę podatków. Po wygraniu wyborów już w ogóle nie wracam do tamtej myśli. Trump jest szczery zawsze w tym, co mówi, dlatego warto czytać jego tweety. To nie są kłamstwa, jeśli napisał dzisiaj co innego niż 500 dni temu. Trzeba przeanalizować, co on wtedy myślał, a co myśli dzisiaj, bo ma, proszę pana, guziki nuklearne, więc warto wiedzieć, co myśli. No więc ja bym wolał jednak, żeby politycy mieli coś takiego, co się nazywa ładnie po angielsku integrity, prawda? A żeby byli jednak konsekwentni. To Trump ma, mówi to samo od lat 70. No nie, od pierwszej do ostatniej książki mówi to samo. Liczby, fakty, atakuje na przykład amerykańskie służby specjalne, że go podsłuchują, kiedy tego nie podsłuchują. Podsłuchiwały, proszę pana, jego kampanię wyborczą. Ale co znaczy kampanię wyborczą? Komitet wyborczy. Czyli? Podsłuchiwali w gabinecie, w którym Trump omawiał ze swoimi współpracownikami swoje strategie wyborcze w czasie kampanii wyborczej przeciwko Hillary Clinton. Był szpieg i były podsłuchy pozakładane. To jest nieprawda, co pan teraz mówi. To są fakty. Pan nie jest integrity. No to są fakty, proszę pana. Szpieg ma imię i nazwisko. Szpieg. Profesor szpieg, agent FBI, który był... To nie był agent FBI, to był ekspert FBI. On wszedł w kontakt z kilkoma prorosyjskimi doradcami Donalda Trumpa, takimi jak George Papadopoulos i Carter Page, którzy byli na widelcu amerykańskich służb kontrwywiadowczych od kilku lat, ponieważ jeździli często do Moskwy, spotykali się z oficjalami na Kremlu i robili biznesy, prawda, gazowe, tak jak właśnie Papadopoulos, który założył firmę energetyczną i współpracował z Gazpromem. Ale nieważne. Cień Władimira Putina nad wydarzeniami w Korei Północnej. W pewnym momencie Donald Trump zaskoczył wszystkich swoich sojuszników z kolei na Dalekim Wschodzie i stwierdził, że Stany Zjednoczone zamrażają manewry. I media dowiedziały się, poinformowały, że no, była to rada, jaką uzyskał od Władimira Putina znowu, prawda? Więc to jest bardzo ciekawe, że Donald Trump mniej ufa swoim najbliższym współpracownikom, amerykańskim służbom specjalnym, doradcom ze sfer wojskowych, a bardziej ufa dyktatorom, krwawym dyktatorom. Lepiej mu się nawet rozmawia, uwaga, lepiej się czuje w towarzystwie takich dyktatorów, morderców jak Kim Jong-un, Władimir Putin. Nie wie pan, czy on się lepiej czuje. Widzimy tylko to, co robi. Nie wiemy, jak się czuje. Na podstawie jego zachowania, tak zwanej mowy ciała, wnoszę jednak, że lepiej czuje się w towarzystwie Kim Jong-una niż Justina Trudeau. Mimo, że Justin Trudeau, prawdopodobnie obaj go nie lubimy za to, że jest lewakiem, prawda? No, zabija dzieci masowo we Francji, gdzie poziom aborcji w Stanach Zjednoczonych nie ma aborcji. W Stanach Zjednoczonych jest aborcja, w wielu Stanach. No więc Donald Trump, w Kanadzie, który był zwolennikiem aborcji do 2016 wracając roku, do Korei, również jest mordercą. Wracając do Korei, nie miał Zachód żadnych ekspertów ani kontaktów z Koreą. Wcześniej pan wspomniał o tym, że to był pudel Korea, najpierw Rosji Sowieckiej, w tej chwili Chin. W związku z tym część negocjacji z takim dyktatorem jak Kim, który nie odbiera telefonów, z nikim nie gada, nie wiemy, co myśli, w kompletnie innym świecie żyje, żadnej religii nie ma. Rozmawianie z nim musi się na pewnych etapach odbywać poprzez kogoś, kto go zna. Chiny mają kluczową rolę, bo mogą też przykręcić śrubę i go udusić, Kima. Rosja miała tam jakieś kontakty i wpływy i dlatego ludzie Trumpa rozmawiali z Putinem, żeby się dowiedzieć, co nam Putin powie na temat tego reżimu. Co nam Chiny powiedzą, a co wy możecie jeszcze zrobić? Zatrzymanie manewrów wojskowych pan pięknie opisał, tylko że najpierw Trump ogłosił te manewry wojskowe i podpłynął statkami blisko do Korei, a potem zatrzymał te manewry po to, żeby się nie skończyły do dzisiaj. Zamroził je w takim miejscu, gdzie statki są blisko Korei. To jest sztuczka, proszę pana, negocjacyjna doskonała. Gdyby te manewry nie zostały zatrzymane, to by się odbyły, a potem statki by wróciły do swoich baz, proszę pana, w Japonii. A w tej chwili manewry są zamrożone i statki stoją pod nosem Kima jako zagrożenie. Manewry są prowadzone od wielu, wielu lat cyklicznie. Donald Trump po prostu z nich nie zrezygnował. Zaostrzenie stanowiska wobec Korei Północnej miało miejsce jeszcze za czasów Baracka Obamy. Zresztą proszę pana, słowo jedno na G tylko tutaj pasuje. G prawda.
Wie pan co, proszę się tak nie oburzać. Na razie tylko dyskutujemy, prawda? No, po programie możemy... Nie, no ale to jest absolutna nieprawda. No to jest kłamstwo. Bo no musi pan to mówić z premedytacją, więc kłamstwo. No więc z premedytacją chciałem powiedzieć, co mam na myśli. Za czasów Baracka Obamy nastąpiła pewna reorientacja strategiczna Stanów Zjednoczonych. Nie. Wedle doktryny Obamy. Po prostu Stany Zjednoczone zaczęły się koncentrować na dalekim Pacyfiku, zaczęły ostro występować przeciwko agresji Chin na Morzu Południowochińskim, która tam buduje sztuczne wyspy, na których instaluje swój arsenał rakietowy i wojskowy, podobno także atomowy. To prawda, tylko że Barack Obama nic nie zrobił w tej sprawie. No nie, no, odbywały się robić, manewry, natomiast... odbywały się nawet takie, powiedziałbym, sugestywne wydarzenia, jak przepływ... lat zaniechań, przez Baracka Obamę powstało kilka nowych takich wysp, za Trumpa nie powstała jeszcze żadna. Nie no, te wyspy powstają cały czas, wie pan co, no to jest, tam się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o Chiny. No, Donald Trump miał przede wszystkim pretensje wobec Chin. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że Donald Trump nie ma pretensji do Chin, że Chiny się instalują bardzo mocno na Morzu Południowochińskim. Donald Trump jest izolacjonistą. On uderza w sojusze takie jak Trans-Pacific Partnership, w którym... Jak to, nie ma pretensji, kiedy Biały Dom wydał oświadczenie wrogie wobec Chin na temat Donald jednej Trump z miał wysp. Pretensje wobec Chin, dlatego że manipulują walutą i dlatego, że zabierają amerykańskie firmy, czy ściągają amerykańskie firmy do siebie, prawda? I to był jego główny zarzut. Zresztą Donald Trump ostatnio stał się bardzo gołębi względem Chin. Nie wiem, czy pan słyszał, ale postanowił wpłynąć na Departament Handlu, który... No, by the book, prawda? Podręcznikowo nałożył sankcje gospodarcze wcześniej na takiego potentata telekomunikacyjnego ZTE. Postanowił wpłynąć na tego giganta, przepraszam, na Departament Handlu, żeby ratować miejsca pracy w Chinach. No mówi pan zdanie po zdaniu nieprawdy, więc I rest my case. Proszę, nam proszę, z panem, bo mówi pan nieprawdy. Proszę, zakazano używania telefonów amerykańskim agencjom. Właśnie dlatego nałożono między innymi po sankcje. Po to, żeby wycofać ten koncern z Ameryki. Żeby Chińczycy nie handlowali w Ameryce telefonami, tylko Amerykanie. Nie, no właśnie dlatego nakładano sankcje. Dlatego, że w urządzeniach ZTE i w innych urządzeniach przemysłu high-tech chińskiego instalowano elementy podsłuchowe, prawda? Między innymi namierzające, no i tak dalej. Szpiegowskie. Trump walczy z Chinami. Znaczy walczyła administracja, a Trump postanowił wpłynąć na Departament Handlu, żeby zniósł sankcje gospodarcze, żeby ZTE mogło zapłacić gigantyczną karę rzędu bodajże 2 miliardów, prawda? Ale żeby dalej współpraca z amerykańskimi firmami mogła się odbywać, prawda? Czyli żeby te podzespoły dalej mogły do ZTE płynąć. No nieprawda, no. No nieprawda. Trump nie chce, żeby się odbywała współpraca, tylko żeby Amerykanie zaczęli robić wszystko u siebie. Pod tym względem może pan go nazywać. Ale mówimy zupełnie o tym, panu. Pan jest takim przypadkiem zwolennika Donalda Trumpa, który bardzo dużo zainwestował w Donalda Trumpa prawdy. Emocjonalnie i, no, i nie chce dyskutować, tak? Bo pan już wie. Panu Donald Trump napisał na Twitterze i pan już w związku z tym wie. Panie redaktorze. Nie dyskutujemy dalej. No nie, no opowiada pan kłamstwa. No, musiałbym panu co chwila przerywać. Opowiada pan kłamstwa. Jedno po drugim. Nieprawdy. No to nie chcę dyskutować z czymś takim. Musiałbym panu bez przerwy przerywać. To źle wygląda na antenie. Niech się pan wypowie. Ja uważam, że pan kłamstwa opowiada jedno po drugim. Pamiętajmy, że w Korei Północnej jest straszny reżim. W Korei Północnej mamy do czynienia z ludobójstwem na skalę do 3 milionów ofiar. 200 tysięcy ludzi siedzi w obozach koncentracyjnych, kobiet, dzieci, mężczyzn. Jest to po prostu jeden wielki obóz koncentracyjny, naszpikowany pomniejszymi obozami koncentracyjnymi. I z takimi ludźmi jak Kim Jong-un powinno się rozmawiać dopiero w sytuacji, kiedy wcześniej negocjatorzy niższej rangi, prawda, urzędnicy Departamentu Stanu przygotują jakieś konkretne postulaty, przygotują jakieś konkretne propozycje konsensusu. Natomiast w tym wypadku mieliśmy do czynienia tak naprawdę z listem intencyjnym, tak? Donald Trump poszedł na kilka ustępstw, kiedy Kim Jong-un obiecał mu to, co obiecał wcześniej przywódcy Korei Południowej, czyli w przyszłości doprowadzimy do denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. No nieprawda. Nie poszedł na żadne ustępstwo. Nic nie obiecał. Nie, no obiecał zamrożenie manewrów.
To jest bardzo ważne ustępstwo. Przecież pan mówił, że już są zamrożone te manewry. Ogłosił. Ja też o tym mówiłem. Donald Trump. Znaczy, one są zamrożone. One się odbywają cyklicznie. Wie pan, one nie trwają przez 12 miesięcy w roku, tylko przez kilka tygodni. Nie wiedzieliśmy, czego Kim chce. W związku z tym teza, że Donald Trump dał Kimowi wszystko, czego Kim chciał, nie może być prawdą, bo nie wiemy, czego Kim chciał. Ani dzisiaj nie wiemy po tym spotkaniu w Singapurze, ani nie wiedzieliśmy wcześniej, czego chce Kim, bo nie stawiał żadnych żądań wobec Ameryki. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo bogata literatura na temat Korei Północnej. Przeczytałem przynajmniej kilka takich książek na temat Korei Północnej. I autorzy tych książek jasno mówią, a to są wybitni to specjaliści. Ale to są rzakowcy, czasami... proszę pana. Nie, to są rzakowcy. Wczoraj wypowiadał się w telewizji jeden z tych z FBI, szef FBI, taki starszy, z wyglądu jak żaba, trochę ma twarz facet, nazwisko zapomniałem, twarze pamiętam. Były szef FBI? Były szef FBI za czasów Obamy i powiedział, przyznał w CNN-ie, proszę państwa, najlepszym ekspertem, jakim ma Ameryka w tej chwili na temat osoby Kima, jest Rodman, który się z nim spotykał od 2013 roku i on wie, co ten facet je, jak się czuje, jak reaguje na temat osobowości Kima. Tego, kim jest ta osoba. To jest też ważne. Dwa dni temu oglądałem wywiad z Denisem Rodmanem i nie potrafił powiedzieć, czy Kim Jong-un zna język angielski. Nie odpowiedział, bo moim zdaniem zna. Nie odpowiedział na to pytanie. Pod koniec tej rozmowy, którą też oglądałem, tam gdzie się popłakał, tak. Powiedział, że wydaje mu się, że rozumie wszystko, jak on mu mówi o piłce. Nie wiem, czy ten Rodman... Bo lubi koszykówkę. Koszykówka czy siatkówka, nie wiedziałem. No, i mówi, że jak o piłce rozmawiamy, to wszystko rozumie, bo wiele meczy oglądał, więc pewnie przez osmozę. Powiedział też, no nie wiem, ale był szkolony w zachodnich szkołach. W związku z tym może zna. To jest istotniejsze, co powiedział pomiędzy tymi zdaniami. Mhm. Otóż powiedział, to jest duże dziecko, które odziedziczyło morderczy reżim, wychowane zostało bez religii żadnej, gdzie jest sankcja za mordowanie ludzi, przez dziadka Boga w Korei i przez ojca swojego Boga w Korei, którzy obaj byli mordercami, został wychowany na kolejnego mordercę. A w tej chwili, Rodman to o nim powiedział, i do tego się odnosił były szef FBI, że ten 30-letni dyktator... 34. W moim wieku swoją drogą. Tak, ten 30-latek to jest, on mówi, Rodman mówi, to jest jak dziecko on jest. On by chciał tę Koreę, tylko nie wie jak, otworzyć na świat i zabawić się, żeby tam trochę normalnie było. Coś w tym jest, tu się z panem i zgodzę. Żaden z pańskich ekspertów w tych książkach nie pisał czegoś takiego, bo nie mieliśmy żadnych osobistych kontaktów. Pisali, bo ja o tym ostatnio w programie mówiłem, że właśnie Kim Jong-un... A, dlatego pisali, że pan mówił, no dobra. Nie, dlatego, że powołuje się na źródła i opracowania, a no, pan się powołuje na Twittery Donalda Trumpa, panie redaktorze, no proszę bardzo. A co to niedobre źródło informacji? Lepsze niż CNN, proszę pana. Donalda Trumpa. Tak, osobista... A skąd czerpie wiadomości Donald Trump? Osobista informacja, no z serca swojego na przykład, jak mówi, że jest wkurzony. Osobista informacja... On nie chce nawet Daily Briefings czytać, które mu przynoszą służby. Nie ufa służbom, uważa, że to jest Deep State. No bo jest. No, skoro zakładano podsłuchy w biurach wyborczych i za czasów Nixona to była wielka afera, a w tej chwili... No Nixon zakładał. Jego sztab. No nie Sztabowi Nixon. Partii Demokratycznej. Nixon wyłącznie chronił swoich dwóch pracowników, którym nie autoryzowałby tej akcji. I podał się do dymisji za to, że ukrywał, próbował robić, no chronić tych swoich pracowników, ukrywał pewne fakty. Za to odszedł Nixon. Co pan nie pamięta? No nie, no pamiętam to troszeczkę inaczej. Z książek oczywiście, bo nie żyłem wtedy. Proszę Państwa, no parę rzeczy się wydarzyło od kilku lat. No, Kim Jong-un odziedziczył reżim, ale zdążył wykonać kilka ruchów. Między innymi wydał prawdopodobnie polecenie zamordowania swojego starszego brata, którego swoją drogą nigdy nie poznał, bo to jest brat z innej matki, ale też był wychowywany w Szwajcarii, jak Kim Jong-un. No i zamordował swojego wujka, który odziedziczył, który był takim swoistym regentem, prawda? Do czynienia z facetem, który nie ma żadnych oporów mordować. To jest trochę jak zwierzę. Pośród wilków, jak silniejszy wilk zagryzie słabszego, to nie ma potem wyrzutów sumienia, tylko zostaje bohaterem. I mamy do czynienia z człowiekiem, który zbydlęciał, zamienił się w zwierzę, nie ma żadnych oporów moralnych. Jak opanować taką bestię? No to Donald Trump mu pokazał piękną plażę, tak, i budynki, na której postawi kiedyś hotele. Tak. W domyśle Donalda Trumpa. Tak.
obojętne, co w tam domyśle było. Tak, bo jednocześnie Donald Trump, mając taką bestię, którą nie wiemy, z jakim kijem do niej podejść, jest groźna i gryzie. Pogadał z Putinem, pogadał z Chinolami i pogadał z Rodmanem. Wie pan, że Rodman jeździł do Baracka Obamy i Barack Obama przepędził tego piłkarza czarnoskórego, swojego brata czarnoskórego przepędził, powiedział, jedź tam, nie będziemy w ogóle z tym kinem tam, idź, w ogóle nie chcę słuchać, co ty masz do powiedzenia. Trump wysłuchał tego czarnego piłkarza i wyciąga informacje z różnych źródeł, mówi, mamy bestie, trzeba ją jakoś opanować. Ten facet, skoro jest dużym dzieckiem i chciałby się zabawić na plaży, to może uda się go wyciągnąć na plażę. Morduje ludzi bez żadnego opamiętania i wyrzutów sumienia. No ale taki jest. I z takim gościem trzeba sobie jakoś poradzić. Panie doktorze, ja pan nie ma wiem, propozycje dyplomatyczne? Nie wiem, nie mam żadnych propozycji. Nie wiem, co się wydarzy w przyszłości. Mam nadzieję, że spotkanie Trumpa nie z Kimem nie spełznie na niczym, że ten biedny, męczony, zamęczony naród w końcu odzyska swoją wolność. I mam nadzieję, że Trumpowi się uda. Natomiast obserwuję, co się dzieje teraz i widzę brak korzyści, jakie odniosły Stany Zjednoczone i państwa Zachodu w wyniku szczytu Donalda Trumpa Kim Jong-una. Być może te korzyści nastąpią, bo teraz się dopiero rozpoczynają negocjacje. Tu się raczej powinno zacząć od negocjacji, a skończyć się na szczycie, prawda? Tak to się działo w czasach Ronalda Reagana, słynne spotkania z Gorbaczowem, prawda? Najpierw były koncesje, a później panowie robili shake hand na podsumowanie całej negocjacji. Nie, też nieprawda. Reagan, jak się z Gorbaczowem spotykał, zawinął rękawy, powiedział, nie ufam panu, dlatego zawijam rękawy, bo jak gramy w pokera z kimś, kto jest oszustem, to zawijamy rękawy, symbolicznie zawijam rękawy i teraz pogadajmy. I nie było żadnych wcześniejszych ustaleń. Nie znam takiej wypowiedzi. Na lotnisku się spotykali. Shannon, czy gdzieś tam na jakimś... W Moskwie, w Reykjaviku. W każdym razie ustalano wcześniej listę po prostu tematów, które będą poruszane. Wcześniej negocjatorzy poznawali stanowisko. No nieprawda. Z Reaganem było tak. Żadnej listy, we go off the script. Nie. Chcę pana poznać, zawijam rękawy. No, nie, no to jest Donald Trump, ale nie Ronald tak Reagan. Tak zrobił Reagan z Gorbaczowem, proszę pana. Proszę pana, no, analizowałem te szczyty, dlatego że interesowałem się losami Polski pod kątem tych szczytów i Polska wypadła z tych szczytów, dlatego że doszło do zmian politycznych zarówno w Waszyngtonie, zarówno w Moskwie, jak i też wykształciła się już jednolita opozycja w kraju pod wodzą Lecha Wałęsy. Dobra, ze szkodą dla Polski. Na temat Korei, natomiast sprawę żeby Polski zastąpiła sprawa wydostania ze Związku Sowieckiego mniejszości żydowskiej. Żeby domknąć sprawę Korei, ja antropologicznie obserwuję, kto się cieszy, a kto pluje. I prezydent Korei Południowej, który przeczytał więcej książek na temat Korei Północnej i ma lepszych ekspertów niż ci, którzy pisali te książki amerykańskie, na które pan się powołuje. On jest w siódmym niebie, że się odbyło to spotkanie. To on, Korea Południowa, prezydent Korei Południowej, odczuwa to zagrożenie jako śmiertelne, które za 6 minut może tam być bomba atomowa w Seulu i wszyscy spłoną. I jeżeli ten facet, Koreańczyk z Korei Północnej, brat tych z północy, który odbiera tych, którym się uda uciec z Korei Północnej, ma najwięcej informacji na temat Korei Północnej, uważam, Korea Południowa, jeśli oni się cieszą z tego spotkania w Singapurze, to ja nie przeszkadzam. Znaczy, tych uciekinierów przez te wszystkie lata było tylko 50, nie przesadzajmy, że było ich dużo. Natomiast nie docenia pan amerykańskich ekspertów, jeżeli chodzi o poszczególne dziedziny. To są ludzie, którzy władają językami, często wywodzą się właśnie z Korei Południowej. I Deep State. Są także eksperci pozarządowi. Natomiast jednak po tej informacji, którą podał Donald Trump, że zamraża owe manewry, no to z otoczenia zarówno prezydenta Korei Południowej Moona, jak i ze strony prezydenta Japonii, no wyszło pewne zaniepokojenie, prawda? Bo nie było to konsultowane. Pana, proszę pamiętać zamraża, też jeszcze tylko jedną rzecz. Za 5 sekund prezydent Korei Południowej wodzi się z tej samej partii, to jest lewicowa partia Korei Południowej, z której pochodzi niejaki Kim Dae-jung. A Kim Dae-jung na przełomie lat 90. i 2000. za czasu Clintona rozpoczął słynną politykę Sunshine Policy. Polityka ta polegała właśnie na ocieplaniu relacji wtedy jeszcze z reżimem Kim Jong-ila.
I wyłącznym beneficjentem tych porozumień był Kim Jong-il, który dostał po prostu czas, uznanie międzynarodowe i zniesienie niektórych sankcji. Jego syn gra na razie na to samo. Wierzę w to, że rzeczywiście ma inną mentalność niż jego ojciec, który był po prostu wychowywany w Związku Sowieckim, później w Korei Północnej, był po prostu aparatczykiem przez całe życie, a młody w wyniku śmierci swojego ojca dopiero wszedł na tron i miał problem, żeby się tam odnaleźć. W końcu mu się to udało. Nie znamy jego losów, jak zdobywał poszczególne elementy władzy w Korei Północnej. Natomiast ma o wiele większą władzę, bardziej scentralizowaną władzę niż Donald Trump. I Donald Trump z kolei ma zbyt duże przekonanie o tym, że ma zbyt dużą władzę i ma zbyt duże przekonanie, że jest wybitnym negocjatorem, bo niektóre deale w jego życiu mu się udawały, inne mu się nie udawały. On jest przekonany, że jak wejdzie na sam na godzinę z Kim Jong-unem, to po prostu rozwiązanie mu spadnie z nieba. No ma do czynienia jednak z krwawym dyktatorem reżimu, który twardo potrafi walczyć o swoje interesy. Nie wie tego, wchodząc na salę. I tu, panowie, postawimy kropkę w naszej rozmowie. Tak z ciekawością przysłuchiwałem się oczywiście całej tej dyskusji. I jedną rzecz muszę powiedzieć, że bym powiedział, prawdziwe źródła informacji obu panów ręczę. To jest tak, że ta kolekcja faktów, którą gromadzimy i sposób patrzenia na świat, są rozmaite kolekcje. I to jest tak, że dr Paweł Zyzak kolekcjonuje szereg faktów i udowadnia pewną tezę i patrzy, inny portret psychologiczny robi prezydenta Trumpa. To fake newsy są, a nie ale, fakty. Posiadanie... Pan doktor może wierzy w te fake newsy, ale to są fake newsy. Ale właśnie... A jeżeli Donald Trump okaże się fake newsem? To przyzna pan kiedyś... Ale rzeczywiście, ja nie mam problemu z... Racja człowieka, który twierdzi, że Donald Trump jest po prostu niewiarygodny politykiem. Ale potrzebuje racji, spełnienia, ale nie. Od pana zawsze. Ale to właśnie trzeba z różnych stron oglądać sytuację, bo inaczej możemy wpaść w pułapkę fake newsa właśnie. Bardzo się cieszę, że takie spotkanie... Ja się też cieszę. Takie Dziękuję spotkanie bardzo. Miało no, miejsce. Dla pana nie było źródłem to, co tweetuje Donald Trump, a dla mnie było źródłem również CNN. I tym się różnimy, bo jako antropolog oglądam dwie strony tego plemienia, a pan już wybrał jedną stronę. Na Fox Newsie, który coraz bardziej przypomina Trump TV, pojawiają się także głosy krytyczne wobec Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o szczyt Korei Północnej. Znaczy, że to nie jest Trump TV, zaprzeczył pan sam sobie. Skoro pojawiają się głosy, od początku się pojawiały, krytyczne wobec Trumpa. Powoli się staje, prawda? A ja w Trumpie lubię to, że wypowiedział ten pakt o handlu wolnym, że nie podpisał TTIP. To były takie dobre gesty prezydenta Donalda Trumpa. No nie wszystko złe. Nie tylko chodzi o to, żebyśmy po prostu patrzyli z pewnym realizmem na Donalda Trumpa, no i nie było tego wishful thinking, no, bo później się rozczarowujemy, że podpisał pana, to, ja mam że checklist, podpisał tamto. Ja mam jego zobowiązania wyborcze wobec mnie i na razie nigdy mnie nie oszukał przez te 500 dni. To jest nasze na razie. Nie. Tam są konkretne rzeczy, które zrobi. Zrobię w ciągu mojego urzędowania to, tamto. Na razie nigdy mnie nie oszukał. To jest dobry rekord. 510 dni urzędowania i na razie nigdy mnie nie oszukał w stosunku do tych dwóch lat kampanii wyborczej. Tylko, że pan patrzy teraz z punktu widzenia Amerykanina, a ja z punktu widzenia obywatela Polski. Ale on jest prezydentem Ameryki. Dla mnie Donald Trump jest niewiarygodny i obawiam się niestety, że Polska już nie może wierzyć w sojusz. Znaczy przynajmniej na razie. Ale tymczasowo. Ale godnie, jeżeli spełnia wszystkie swoje obietnice. Dlatego, że to, co nas łączy ze Stanami Zjednoczonymi, to między Pakt Północnoatlantycki, bo nie jesteśmy głównym importerem i eksporterem, prawda, Stanów Zjednoczonych. I Donald Trump robi wszystko, żeby podminować Sojusz Północnoatlantycki. Co więcej, nie wywiązuje się z deklaracji wyborczej wobec Polonii. Obiecał zniesienie wiz i obiecał między innymi na przykład wyjaśnianie Smoleńska, prawda? Obiecał to przy kamerach. Ale jeszcze nie skończył urzędowania. Ale dał sobie kilka tygodni na zniesienie wiz. Nie wydał nawet executive order. Nie słyszałem, żeby se dał kilka tygodni. No to pan... proszę odsłuchać to spotkanie z Polonią w Chicago. No dobrze, proszę państwa, mamy co robić, możemy znaleźć, zobaczyć, sprawdzić. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Dr Paweł Zyzak będzie za tydzień, w czwartek. Nie wiem, czy spotka się wtedy z Wojciechem Cejrowskim. Może tak, nie, może nie. Nie, bo ja będę panu ciągle przeszkadzał. Niech wypowie swoje tezy na bazie fake newsów. To jest złe radio. Ale pan nie lubi dyskutować. My powinniśmy dyskutować.
to nie, radio jest nie. doskonałą platformą, żeby wymieniać poglądy. Nie, dyskusję se możemy zrobić na Uniwerku. Musimy się zgadzać. Na tak to, jak w Gazecie nie. Wyborczej w radiu mamy przekazywać słuchaczom informacje. Pańska i moja przyjemność z wzajemnej dyskusji kompletnie nie ma miejsca mieć w radiu. Mamy przekazywać informacje słuchaczom. Służymy w tej chwili słuchaczom. Ale, proszę powiedzieć, czy słuchacze odnieśli przyjemność z naszej nie rozmowy. Służy słuchaczom. Bo jak odnieśli, to może warto zweryfikować zdanie. To są źródła, takie źródła, inne źródła. Lepiej jak Krzysztof przyprowadzi pana osobno, mnie osobno i odpyta z tej samej listy pytań na temat Trumpa, a słuchacz wtedy ma swoją własną w głowie wizję, co wybiera. Wszystkich nas pogodzi Antoni Opaliński, który ledwo unosi te gazety, które udało mu się zdobyć. Za chwilę się rozpocznie przegląd prasy. Pan redaktor się pakuje, czy jeszcze zostaje? Oczywiście, że się pakuje na siłowni. Nie, wychodzę. Dziewiąta wybiła, tak zaraz wyjdę. Radio Wnet, www.wnet.fm